Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Jarek Zarychta i firmy Microsoft zajmuje się sprzedażą rozwiązań branżowych do różnych sektorów gospodarki. Rozwiązania partnerskie dzisiaj będziemy dedykować do sektora finansowego. Będziemy mówić o systemach klasy Marketing Automation. W związku z tym zaprosiłem do studia eksperta w tej dziedzinie. Andrzeju, przedstaw się proszę i opowiedz trochę o firmie. Dzień dobry, Andrzej Filipek. Zajmuję się w Synerise współpracą z instytucjami finansowymi, a więc bankami, instytucjami typu ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe czy firmy leasingowe. Niejednokrotnie wspominaliśmy w naszych rozważaniach, w naszych rozmowach na rynku, że transformacja cyfrowa polega w znacznej mierze, choć też w dużym uproszczeniu, na zarządzaniu dużą ilością danych, na wykorzystaniu potencjału informacji, jakie każda organizacja ma, gromadzi w swoich strukturach informatycznych. Ale żeby ten potencjał wykorzystać, w naszej opinii potrzebne są co najmniej dwa elementy. Po pierwsze technologia, która te dane zbierze z całej organizacji, a po drugie produkty, które dla końcowych użytkowników zamienią ten potencjał w wartość biznesową. I banki, jako instytucje finansowe, ubezpieczyciele również gromadzą dane z wielu kanałów informacyjnych, z wielu kanałów sprzedażowych. Już dawno uruchomiły sprzedaż swoich produktów w kanałach internetowych, mobilnych. Gromadzą tam wiele, dużej ilości danych. Teraz wystarczyłoby, idąc dalej tym tropem myślenia, sięgnąć po te dane. Czy tym właśnie zajmuje się firma Synrise i jej rozwiązania? Dokładnie, z tym, że ja użyłbym raczej terminu nie automatyzacja marketingu, tylko automatyzacja marketingu i sprzedaży. Dla klienta najważniejsze jest to, żeby w końcu sprzedać, na ostatnim etapie sprzedać swoją usługę czy swój produkt. Dlatego tutaj ta skuteczność jest najistotniejsza. Do tego, co powiedziałeś, dodałbym jeszcze dwa elementy. To znaczy umiejętność zbierania tych danych i przetwarzania ich w czasie rzeczywistym. To jest niezmiernie ważne. Zgadza się. Zapewne nieraz zdarzało się, że byłeś obiektem jakiejś kampanii marketingowej zupełnie nietrafionej. Zadzwonił do ciebie jakiś operator i zaproponował zakup ubezpieczenia, chociaż ty tydzień temu takie ubezpieczenie kupiłeś, albo zaproponował ci jakąś lokatę, podczas gdy ty miesiąc na przykład wcześniej skorzystałeś z kredytu na przykład hipotecznego. I w związku z tym trudno przewidywać, że tym razem skorzystasz akurat z takiego produktu. Słowem, były to oferty nietrafione. Nietrafione. Jest takie powiedzenie w marketingu, że 50% kosztów marketingowych to są koszty zupełnie nietrafione. Natomiast marketingowcy do tej pory nie wiedzą, która to połowa, prawda? To takie znane powiedzenia. Nasza firma, Synrise, zajmuje się tym, żeby takiego problemu w ogóle nie było. Dlatego, że potrafimy ewidencjonować zdarzenia związane z aktywnością klienta zarówno w internecie, w mobilu, czyli to wszystko, co wykonuje w swoim telefonie komórkowym, smartfonie czy w urządzeniu jakimś przenośnym. Potrafimy ewidencjonować zdarzenia również takie, które dzieją się w tak zwanym offline, czyli na przykład, gdy klient wchodzi do oddziału. Za pomocą technologii beaconów jesteśmy w stanie rozpoznać klienta i na przykład podpowiedzieć doradcy, który siedzi w oddziale i ma rozmawiać z klientem, w jaki sposób powinien poprowadzić rozmowę, ale też jaki produkt powinien zaproponować klientowi. Tak. Chodzi o to, że integrujecie wiele kanałów. Tak, omnichannel po prostu w najczystszej postaci, takie modne słowo, tak. Ale tak jak powiedziałem, to nie wszystko. Ważne jest to przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. To jest niezmiernie ważne, bo ten klient równie dobrze 15 minut wcześniej, przeglądając ofertę w komórce, mógł swoim zachowaniem wskazać nam, jakim konkretnie produktem jest zainteresowany. Dzięki temu bank zaoferuje mu nie ten produkt, który akurat w tym tygodniu, tak jak do niedawna było, proponował, ale konkretnie dedykowany dla danego człowieka. Tego, produkt, którego akurat szukam. Dokładnie tego, mało tego. Drugim elementem, o który chciałbym uzupełnić to, co powiedziałeś, są algorytmy sztucznej inteligencji. To jest rzecz, która w najbliższej przyszłości chyba zdominuje działania w marketingu i sprzedaży w internecie, ale nie tylko, dlatego że nasze algorytmy potrafią nie tylko podpowiedzieć produkt, który klient przeglądał po prostu w innym kanale, ale również zaproponować mu produkt, z którego nie do końca zdawał sobie sprawę, że taki produkt na przykład istnieje, ale potrafimy wzbudzić w nim zainteresowanie takim produktem, ponieważ jesteśmy w stanie z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć, że jest to klient, który akurat taki produkt wykorzysta. Zatrzymajmy się przez chwilę, Andrzej, na sztucznej inteligencji. Wspominałeś, że również adresujecie ten jeden z największych trendów sektora IT. Możesz rozwinąć tę myśl?
Zatrudniamy w tej chwili dosyć dużą grupę pracującą nad naszymi algorytmami sztucznej inteligencji i już wkrótce nasi klienci otrzymają możliwość skorzystania z owoców ich pracy. Nasze automaty, nasze algorytmy będą potrafiły, już potrafią przewidywać skłonność do zakupu, ale też podpowiadać marketerom, jakie produkty z odpowiednio dużym prawdopodobieństwem powinny zostać zaproponowane klientowi jako takie albo uzupełniające na zasadzie upsellu, albo na zasadzie podmiany, czyli możemy stwierdzić na przykład, że jakiś produkt jest bardziej dochodowy, w związku z tym, jeśli zbadamy skłonność klienta do tego, żeby zastąpić jeden produkt drugim, to okaże się, że na końcu otrzymujemy znacznie wyższą efektywność sprzedaży, bo i przychody z pojedynczego klienta będą wyższe. Jak wygląda poziom bezpieczeństwa? Czy macie takie zapytania od waszych klientów i jak je adresujecie? Korzystamy z rozwiązań w chmurze Azure, rozwiązanie Microsoftu, które wybraliśmy między innymi ze względów na bezpieczeństwo danych. Innym aspektem są oczywiście wymagania, które stawia prawodawca przed instytucjami finansowymi. Dokładnie, czyli choćby wymagania tak zwanego RODO. Instytucje finansowe generalnie znają i dosyć dobrze są przygotowane do zaimplementowania w swoich systemach rozwiązań, które i w systemach i procedurach rozwiązań, które nakłada ustawa. Natomiast ja chciałbym zwrócić na jedną szczególną rzecz, mianowicie bardzo dużym problemem, zwłaszcza gdy się jest instytucją, która prowadzi działania, sprzedaż w różnych kanałach, jest zarządzanie danymi marketingowymi, tymi zgodami marketingowymi. W związku z tym my możemy zaproponować naszym klientom serwery, które obsługują zgody marketingowe, które potrafią też w czasie rzeczywistym przetwarzać dane. Pozyskiwać te zgody? Pozyskiwać, ale również jeśli na przykład klient wycofa, to jesteśmy w stanie bardzo szybko, czyli w czasie rzeczywistym, taką informację przetworzyć u nas i wstrzymać na przykład wysyłkę komunikatów marketingowych, czy to za pomocą, które wychodzą, czy to za pomocą newslettera, czy wychodzą za pomocą jakichś powiadomień na mobile, na telefon, czy też za pomocą web pushy. I taki klient nie otrzyma informacji marketingowej, której nie powinien otrzymać i w związku z tym pod tym względem instytucja jest bezpieczna. To rozumiem. Bardzo ważne. Odpowiedź na pytanie o korzyści z wdrożenia systemu firmy Synnex wydaje się być oczywista, ale mimo wszystko, Andrzeju, prosiłbym Cię, żebyś podsumował te korzyści. Najistotniejsze jest to, że potrafimy w bardzo szybkim czasie przetworzyć dane, które zbieramy z bardzo wielu kanałów. Dzięki temu klient dostaje spersonalizowaną ofertę, włącznie z tym, że możemy przewidzieć jego skłonność do zakupu tych produktów i w odpowiedni sposób poprowadzić kampanie marketingowe i kampanie sprzedażowe, zarówno w internecie, jak i w offline. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Państwu również serdecznie dziękujemy. Rozmawialiśmy dzisiaj, jak Państwo sami słyszeli, nie tylko o marketingu, ale również, a może nawet przede wszystkim o sprzedaży. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.